Jeśli oglądaliście już serial, to wiecie pewnie, że nie o postaci z miniaturki będziemy opowiadać. A jeśli nie, to co tu jeszcze robisz? Tak jak już wszyscy wspominali, serial The Last of Us bardzo dobrze odwzorowuje grę. Ale nie na tym się dzisiaj skupimy. Głównym tematem będzie ona. Dlaczego? Bo jest... martwa. Cześć, ja jestem Michał i zobaczymy wspólnie, dlaczego ta śmierć była potrzebna Joelowi i serialowi The Last of Us. Zapraszam. Jest jedna konkretna rzecz, którą ten serial i w sumie też i gra robią bardzo dobrze. Wytłumaczę to na podstawie jednej z pierwszych scen filmu. Poznajemy trójkę głównych bohaterów, którzy jedzą sobie śniadanie. Rozmawiają o głupotach i nagle w radiu pojawia się informacja o zamieszkach w Jakarcie. Na czym wtedy skupia się ta rozmowa? Where is that Middle East? Na tym, gdzie znajduje się Jakarta oczywiście. Ten zabieg pojawia się o wiele częściej. Zaczynamy od Jakarty, potem idziemy przez Lebanon, a kończymy na babci, która miała dosyć ciastek. I dzięki temu twórcy są w stanie zbudować zarówno główne postaci, jak i historię, która dla bohaterów zostaje tajemnicą. A teraz popatrz na te trzy sceny. Czego w nich brakuje? Tak, brakuje w nich Joela. Przez pierwszą połowę odcinka praktycznie krok w krok chodzimy za Sarą. Czy to sprawia, że urwanie jej wątku zostawia nas z pustką? Może trochę tak, ale nie zaczynamy od nowa, bo czujemy to, co czuje Joel. Właśnie dzięki takiemu poprowadzeniu historii jesteśmy w stanie zrozumieć, czemu ten gburowaty Joel wrzuca 20 lat później do ogniska martwe dziecko. Albo to przez to, albo za dużo grał w Elden Ringa. Okej, i teraz przechodzimy na sam koniec. Nikogo nie obchodzi ratunek dla wymyślonego świata pana Druckmana. Kilka osób pewnie zapłakałoby nad losem biednej Ellie. Ale jestem pewien, że wiele osób właśnie w tym momencie zrozumiało, że Joel zrobi wszystko dla tej dziewczynki. I to jest właśnie pokłosie tej poprzedniej części, tej poprzedniej połowy. Nabudowało się tyle emocji wokół tej Sary, że z automatu, kiedy ją zastrzelili, to przelały się one w Joela. I nie tylko w Joela, a także w nas. Bo my również będziemy ekscytować się i walczyć razem z nim. Bo nie chcemy stracić nikogo więcej. A no i swoją drogą to ta animacja postaci jest okropna. Okej, to był mój pierwszy materiał, bardzo krótki, ale mam nadzieję, że merytoryczny. Daj znać, czy cię nie wynudziłem, a jeśli chciałbyś zobaczyć więcej, to zostaw łapkę w górę, żebym wiedział. Albo w dół. Na razie. Cześć.